Pierwsze starcie ćwierćfinałowe w ramach Totolotek Pucharu Polski to rywalizacja pierwszoligowca z trzecią drużyną Ekstraklasy. GKS Tychy zaliczył w weekend klęskę 1-5 w ligowym starciu z Chrobrym Głogów i do meczu z Krakowią przystępował już bez Ryszarda Taresiewicza, za to z Ryszardem Komornickim w roli tymczasowego trenera. Pierwsza połowa rozgrywanego przy pustych trybunach meczu nie obfitowała jednak w dużą liczbę podbramkowych sytuacji i nie przyniosła goli, za to w drugą połowę dobrze wszedł zespół Krakowi. To 51. minuta, gdy Pele van Amersfoort wypuścił podanie Mateusza Wdowiaka, a Wdowiak uderzeniem z powietrza pokonał Konrada Jałochę i dał pasom prowadzenie. Pierwszy gol Mateusza Wdowiaka od września, od ligowego meczu z Legią Warszawa, choć widzimy na powtórce, że nie byłoby tego gola bez bardzo dobrego, prostopadłego podania Holendra. Krakowia po czterech z rzędu ligowych porażkach objęła prowadzenie, które mógł kilkanaście minut później podwyższyć Michał Helik. Trafił jednak tylko w słupek. Tak czy inaczej, pasy jedną nogą były już w półfinale, no ale nadeszła 90. minuta. Piłkę przed polem karnym otrzymał Wojciech Szumilas i strzałem z linii 16 metra doprowadził do dogrywki. Zdenerwowany trener Michał Probierz obok Krakowi awans wymknął się w ostatniej chwili. Oglądamy jeszcze powtórki tego gola, za sprawą którego w Tychach czekało nas przynajmniej pół godziny dodatkowego grania. Dogrywka nie była dla Krakowi łatwa. Dwukrotnie gości ratowała poprzeczka, a teraz oglądamy jedną z nielicznych szans pasów. Brazylijczyk Thiago zagrał płasko w pole karne, tam piłkę odnalazła Pelego van Amersfoorta, który strzałem pod poprzeczkę zapewnił Krakowi awans. Rozstrzygnięcie tego meczu dopiero w 115 minucie, a Holendra van Amersfoorta zdecydowanie można określić mianem bohatera. Jego asysta i zdobyty w dogrywce gol stanowiły dla ekipy Michała Probierza przepustkę do półfinału. Krakowia poprzez Tychy kontynuuje więc swoją drogę na PGE Narodowy. W Gdańsku starcie obrońcy tytułu z mistrzem Polski, czyli mecz Lechii z Piastem Gliwice. W stosunku do ostatniego meczu ligowego 6 zmian w składzie gospodarzy i aż 8 w szeregach przyjezdnych. No a na boisku warunki dyktowali podopieczni Piotra Stokowca. W 8 minucie poprzeczkę trafił Patryk Lipski. Po chwilę tę akcję strzałem kończył jeszcze Łotysz Tobers. Gorąco pod bramką Jakuba Szmatuły. Podobnie gorąco zrobiło się w 37 minucie, gdy prawą stroną ruszył Michalik. Jego dośrodkowanie trafiło do Filipa Mladenowicza. Bardzo dobre uderzenie, z którym nie poradził sobie Szmatuła. Cieszą się piłkarze Lechii, ale niezbyt długo, bo wideoweryfikacja wykazała, że Słowak Michalik był na spalonym i ten gol nie został uznany. Do przerwy więc 0-0, a krótko po zmianie stron pierwsza groźna szansa Piasta. Strzela Patryk Tuszyński i podobnie jak po uderzeniu Lipskiego zadrżała poprzeczka. Wreszcie 57. minuta tego meczu. Mladenowicz, tym razem nie w roli strzelającego, ale dośrodkowującego, Jarosław Michalik zgrał piłkę do Zego Mesza i wreszcie gospodarze dopięli swego. Debiutanckie trafienie wychowanka portugalskiej Benfiki w barwach Lechii i po tej serbsko-słowacko-portugalskiej akcji gdańszczanie są na prowadzeniu. Pewne wykończenie Zego Mesza, mimo że na plecach miał Tomasza Huka. Piast szybko poszukał odpowiedzi. W 61. minucie przed doskonałą szansą stanął 21-latek Remigiusz Borkała. Wykazał się w tej sytuacji Alomerowicz. Mógł być tutaj bohaterem Piasta Borkała, natomiast w 64. minucie od jego straty rozpoczęła się bramkowa akcja Lechii. Flavio Paixão przechwycił piłkę i oddał strzał przed pola karnego, podwyższając na 2-0. Drugi gol dla Lechii, drugie trafienie autorstwa Portugalczyka, tym razem skuteczny Flavio, no i mogło się wydawać, że ta bramka zamyka już całkowicie emocje w tym spotkaniu. Piast jednak do końca nie zamierzał się poddawać. To 82. minuta, gdy wypychany poza pole karne Mokwa zagrał piętą do Tuszyńskiego. Popatrzmy na tę sytuację. W zamieszaniu kluczowa okazała się determinacja Christophera Widy, który dosłownie wepchnął piłkę do bramki. Piłkarze Waldemara Fornalika łapią kontakt po tym golu. Oglądamy raz jeszcze, jak do tego doszło, no ale w końcowym rozrachunku to trafienie okazało się bez większego znaczenia. Lechia zasłużenie wygrała, gra dalej i jest na dobrej drodze do obrony trofeum w Totolotek Pucharze Polski.